Witam Was bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o dwóch państwach, które kiedyś tworzyły jedno. Chodzi oczywiście o Białoruś i Litwę. Mimo tego, że oba państwa zaczęły po upadku ZSRR z podobnej pozycji, dystans między nimi jeszcze bardziej się pogłębił. PKB per capita Białorusi w 1995 roku wynosiło około 1300 dolarów. Litwy zaś około 2200. Czyli nie było nawet dwukrotnie większe od tego białoruskiego. Obecnie nasz północny sąsiad może się pochwalić ponad trzykrotnie większą produkcją na mieszkańca od Białorusi. Dlaczego mimo tego, że zgodnie z teorią konwergencji kraje te powinny wraz z upływem czasu zbliżać się do siebie pod względem gospodarczym, jeszcze bardziej się od siebie oddalały? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzą nam dwaj badacze: Thorvaldur Gylfason oraz Edward Hochreiter. Według ich analizy dywergencja najprawdopodobniej wynika z czynników instytucjonalnych. Głównym błędem popełnionym przez Białoruś był wybór Rosji i scentralizowanej gospodarki pod ścisłym i daleko posuniętym nadzorem państwa zamiast Unii Europejskiej i kapitalizmu wolnorynkowego. Warto zaznaczyć, że po odzyskaniu niepodległości oba państwa były pod względem gospodarczym bardzo podobne. Oba kraje były jednymi z bogatszych, bardziej uprzemysłowionych i pozbawionych pokaźnych złóż surowców naturalnych republik radzieckich. Jednakże warto przy tym zaznaczyć, że mimo dobrych, jak na Związek Radziecki, wyników, to Litwa mogła pochwalić się lepszymi wskaźnikami gospodarczymi. Chociażby w 1994 roku udział rolnictwa w PKB Litwy wyniósł około 10%, gdzie na Białorusi osiągnął około 15%. Natomiast PKB per capita w cenach bieżących Białorusi w 1995 roku stanowił około 63% tego litewskiego. Jednakże, co interesujące, w następnych trzech dekadach Litwa rozwijała się znacznie szybciej niż Białoruś, mimo tego, iż zgodnie z teorią konwergencji powinno być dokładnie inaczej. W uproszczeniu teoria mówi, że PKB biedniejszych państw rośnie stosunkowo szybciej niż tych bogatszych. Zgodnie z danymi Banku Światowego w 2021 roku PKB per capita w cenach bieżących Białorusi wyniósł 7300 dolarów. Z kolei analogiczny wskaźnik dla Litwy osiągnął aż 23700 dolarów, czyli był ponad trzykrotnie większy. Przy czym, jeżeli przeanalizujemy PKB na mieszkańca wyrażony w parytecie siły nabywczej, czyli po uwzględnieniu różnic w cenach między państwami, również okaże się, że różnica między tymi krajami w ostatnich dekadach się powiększyła, chociaż już nie aż tak znacznie. Otóż PKB per capita wyrażony w parytecie siły nabywczej Białorusi wzrósł w latach 1995-2021 z 3800 do około 21700 dolarów międzynarodowych, a Litwy z 5900 do 43000. Przy czym, jak zaznaczają badacze, ze względu na obszerną białoruską kontrolę cen, ten pierwszy, mniej korzystny dla reżimu Łukaszenki wskaźnik, lepiej obrazuje różnicę w bogactwie między analizowanymi państwami. Jednakże, co jeszcze bardziej interesujące od opisanej tutaj dywergencji, jest sam powód jej zaistnienia. Opisuje to prasa wcześniej wspomnianych ekonomistów pod tytułem To Grow or Not to Grow – Belarus and Lithuania. Zgodnie z nową teorią wzrostu, jednym z motorów wzrostu gospodarczego jest wymiana międzynarodowa. Handel zagraniczny, a w szczególności eksport, odegrał niebagatelną rolę w historii wielu cudów gospodarczych, w tym na przykład Korei Południowej, Japonii czy Chin. Przy czym, wbrew temu, co może się wydawać na pierwszy rzut oka, nie inaczej było w przypadku tych dwóch państw. Otóż średnio w latach 1990-2019 eksport stanowił 61% PKB Białorusi oraz 57% PKB Litwy. Jednakże z zaprezentowanych danych wynika, iż w przypadku naszego północnego sąsiada stosunek ten na przestrzeni lat, pomijając okres wybuchu globalnego kryzysu finansowego, systematycznie się zwiększał. Wzrósł on z około 40% w połowie lat 90. do prawie 80% w 2018 roku. Po drugie, co jest nawet jeszcze ważniejsze, struktura litewskiego eksportu jest lepsza od tego białoruskiego,
oraz wynika głównie z czynników o charakterze ekonomicznym. Otóż Litwa po odzyskaniu niepodległości zdecydowała się na daleko idącą integrację gospodarczą z Zachodem. Najpierw podpisała umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, a następnie szybko zaczęła liberalizować politykę handlową i zdejmować ograniczenia nałożone na import oraz eksport, co widać na wykresie. Przychody z podatków nałożonych na handel międzynarodowy spadły do zera. Dzięki temu eksport gospodarki zaczął drastycznie rosnąć, a Litwa zyskała różnorodnych partnerów zagranicznych i mocno dywersyfikowała swój eksport, co można tutaj zauważyć. Białoruś zaś mimo upływu czasu nie wycofała się ze swoich protekcjonistycznych polityk. Co więcej, polityka handlowa tego kraju stała się jeszcze mniej przyjazna dla wymiany międzynarodowej. Przynajmniej na to wskazuje wzrost udziału przychodów z podatków nałożonych na handel zagraniczny w całości dochodów podatkowych. Jednakże, mimo tego, stosunek eksportu do PKB nie spadł, a to głównie za sprawą najważniejszego partnera zarówno politycznego, jak i handlowego Białorusi, czyli Rosji. Państwo rządzone przez Władimira Putina w 2018 roku nie tylko było miejscem docelowym dla aż 38% eksportu białoruskich dóbr, jak dodają badacze, stosunkowo miernej jakości, pod względem wartości, ale również dzięki niemu reżim Aleksandra Łukaszenki ma w ogóle co eksportować na Zachód. Otóż Rosja przez dekady zaopatrywała Białoruś w ropę po cenach znacznie niższych od rynkowych, którą kraj ten potem przetwarzał oraz sprzedawał na Zachodzie. Z danych zaprezentowanych na wykresie wynika, że ten sektor gospodarki istniejący praktycznie wyłącznie dzięki Rosji odpowiadał za 25% eksportu Białorusi w 2018 roku pod względem wartościowym. Jednak znacznie ważniejszym czynnikiem, który zdecydował o zaobserwowanych różnicach we wzroście PKB per capita obu tych państw, zdaje się ten związany z instytucjami. Litwa wybrała Zachód nie tylko jako swojego głównego partnera handlowego, ale również jako wzorzec, od którego postanowiła zaczerpnąć rozwiązania polityczno-ekonomiczne. Na Litwie, według badaczy, wprowadzono sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu demokrację i nawet podobno dobrze funkcjonującą. Z danych wynika, że już od 1991 roku organizacja Projekt Policy 5 przyznaje tamtejszej demokracji najwyższą możliwą ocenę, czyli 10. Przy czym jej dokonania pod tym względem doceniają również inne organizacje. Dla przykładu, w rankingu Democracy Index 2022 roku autorstwa Economist Intelligent Unity kraj ten zajął 39. miejsce na 167 możliwych. Na Białorusi zaś po początkowych próbach kraj szybko przyjął rosyjskie, a dokładnie sowieckie wzorce, a może po prostu nigdy się ich tak naprawdę nie wyzbył. Zaledwie 2 lata po wyborze Aleksandra Łukaszenki na prezydenta w 1994 roku kraj ten otrzymał od Projekt Policy 5 notę minus 7. Najgorsza możliwa to minus 10, która od tamtego czasu się nie zmieniła. Co więcej, we wcześniej wspomnianym rankingu Democracy Index z 2022 roku kraj ten zajął dopiero 153 miejsce. Oznacza to, że jest obecnie najmniej demokratycznym państwem w całej Europie. Nawet Rosji udało się uplasować na wyższej pozycji. Ponadto Litwie udało się nie tylko zbudować demokrację, ale również sprawnie zarządzane państwo. Z danych Banku Światowego możemy wyczytać, że Litwa pod względem jakości zarządzania publicznego była i jest znacznie lepsza od Białorusi na każdym polu. Chociażby w 2019 roku poziom praworządności był około 2-krotnie wyższy niż na Białorusi, co oznacza, że kraj ten znacznie lepiej radził sobie m.in. z ochroną prawa własności, a ma to dla wzrostu gospodarczego ogromne znaczenie. Warto zaznaczyć, że ogólnie rozumiana praworządność wpływa m.in. na wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto, czyli BIS. W końcu kto chciałby wybudować fabrykę w kraju, w którym mogłaby ona zostać z dnia na dzień znacjonalizowana? Przy czym na to, iż analizowany czynnik ma wpływ na BIS, nie wskazują jedynie teoretyczne rozważania, ale również różnice między Białorusią a Litwą. W ciągu ostatnich 3 dekad ich wielkość u naszego północnego sąsiada wyniosła 3% litewskiego PKB. Z kolei w kraju rządzonym przez Łukaszenkę BIS stanowił średnio w latach 1990-2019 zaledwie 2% PKB.
Tu warto nadmienić, iż w analizowanym okresie praktycznie jedynymi podmiotami skłonnymi inwestować u naszego wschodniego sąsiada były te rosyjskie. W 2016 roku odpowiadały one za aż 80% BIS pod względem wartości. Jednakże to nie wszystko. Litwie udało się zbudować nie tylko inkluzywne instytucje polityczne, ale również te ekonomiczne. Litwa, podobnie jak Polska, wprowadziła wolnorynkowy kapitalizm. Białoruś zaś zdecydowała się nieco urynkowić swoją wersję socjalizmu. Otóż w kraju tym istnieje własność prywatna, co oznacza, iż można na przykład założyć przedsiębiorstwo. Co więcej, proces jego zakładania jest relatywnie szybki, na co wskazuje wysokie miejsce Białorusi w rankingu Doing Business Banku Światowego. W 2020 roku zajęła 49. miejsce, wyprzedzając m.in. Włochy czy Węgry. Nie możemy jednak zapominać, że to własność publiczna gra pierwsze skrzypce. W 2017 roku w wielu sektorach publiczne podmioty były odpowiedzialne za większość produkcji pod względem wartości. Ponadto tamtejsza władza odgrywała ogromną rolę w procesie inwestycyjnym. Ponad 2/3 tamtejszego sektora bankowego jest publiczne. Litwa, wkraczając w kapitalizm, postanowiła uwolnić rynki, w tym ten, na którym sprzedaje się pracę. Ogólnie oznacza to, że płace ustalane są na skutek gry rynkowej między pracodawcami oraz pracownikami. Na Białorusi zaś jest to wprowadzone połowicznie. Otóż, jak donoszą badacze, w wypadku dużych, państwowych przedsiębiorstw, warto nadmienić, iż w publicznych firmach pracuje tam co drugi zatrudniony, wzrost płac ustalony jest na mocy dekretu prezydenta. Chociażby w pandemicznym 2020 roku został on ustalony na poziomie 8% przez Aleksandra Łukaszenkę. Ze względu na to, iż jego wielkość nie wynika bynajmniej z ekonomicznych przesłanek, a z widzimisię dyktatora, cele regularnie ustalone są na zbyt wysokim poziomie, co z kolei wraz z innymi czynnikami prowadzi do tego, że Białoruś od dekad zmaga się z wysoką inflacją. Otóż po uporaniu się z hiperinflacją pod koniec lat 90. szybki wzrost cen bynajmniej nie opuścił naszego wschodniego sąsiada. Z danych Banku Światowego wynika, iż w latach 2000-2021 zaledwie 9 razy inflacja była jednocyfrowa. Co więcej, jedynie raz we wspomnianym okresie była ona mniejsza od 5%, dokładnie w 2005 roku. Dla porównania, na Litwie w ciągu analizowanych dwóch dekad tempo wzrostu cen jedynie raz było dwucyfrowe oraz zaledwie 2 razy przekroczyło poziom 5%. Przy czym warto zanotować, że wysoki poziom inflacji nie tylko uderza w portfele mieszkańców, ale jest również jednym z czynników odpowiedzialnych za stosunkowo niski poziom PKB per capita Białorusi. Otóż stabilność cen ma spore znaczenie dla rozwoju sektora finansowego, co dobrze ukazuje badanie przywołane przez ekonomistów oraz historia Białorusi i Litwy. Widzimy, że stopień rozwoju tego sektora, mierzony wskaźnikiem opracowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest od 1994 roku większy na Litwie niż na Białorusi. Przy czym na to, iż analizowana branża radzi sobie lepiej u naszego północnego sąsiada, wskazują również inne mierniki. Chociażby, jak donoszą badacze, w 2019 roku na 1000 dorosłych mieszkańców Litwy przypadło 141 kart kredytowych, gdzie w przypadku Białorusi liczba ta wyniosła zaledwie 41. Jednakże, czy aby naprawdę instytucje w aż takim stopniu zaważyły na różnicy we wzroście PKB per capita Białorusi i Litwy? Czy biorąc pod uwagę rozmiar inwestycji, nie kreuje nam się inny obraz sytuacji? Patrząc jedynie na wielkość krajowych inwestycji, powinniśmy oczekiwać, iż w ciągu ostatnich 3 dekad analizowane dwa państwa, zamiast oddalić się od siebie, znacznie się do siebie zbliżą. Od 30 lat Białoruś rok w rok przeznacza znacznie więcej części PKB na inwestycje. Średnio w latach 1990-2019 Białoruś inwestowała 30% swojego PKB, a Litwa zaledwie 21%, czyli aż o 9 punktów procentowych mniej. Dlaczego w takim razie PKB per capita Białorusi jest obecnie znacznie niższe od litewskiego? Otóż najprawdopodobniej wynika to z czynników instytucjonalnych. Te powodują, że jakość białoruskich inwestycji pozostawia wiele do życzenia. Jak wcześniej wspomniałem, tamtejsze władze odgrywają ogromną rolę w procesie inwestycyjnym. Należy do nich znaczna część przedsiębiorstw, w tym 2/3 systemu bankowego. Powoduje to,
że spora część inwestycji w tym państwie nie jest motywowana czynnikami ekonomicznymi, a głównie tymi politycznymi, co prowadzi do nieefektywnej alokacji kapitału. Białoruś w ostatnich dekadach znaczne środki przekazała w formie dotacji oraz zainwestowała w nieefektywne, wytwarzające produkty niskiej jakości i do tego stosunkowo drogie, kolektywne rolnictwo. Na samym końcu trzeba zaznaczyć, że przyjęcie przez Litwę zachodnich rozwiązań, w tym wolnorynkowego kapitalizmu, nie byłoby najmniej bezkosztowne, a sam kraj zmaga się z różnymi problemami. Chodzi na przykład o spore nierówności dochodowe. Wskaźnik Giniego dla Litwy w 2019 roku wyniósł aż 35, gdzie średnia dla Unii Europejskiej osiągnęła 30, a dla Białorusi zaledwie 25. Ponadto, w wyniku otwarcia się na wymianę handlową, w Litwę relatywnie mocniej niż w Białoruś uderzył wybuch kryzysu w 2008 roku, co widać na początkowych dwóch wykresach. Co więcej, nie można zapomnieć o tym, że populacja Litwy od 1989 roku skurczyła się około 25%, podczas gdy ta białoruska zmniejszyła się zaledwie o około 9%. Z kolei gospodarka Białorusi nie jest aż tak zacofana, jak wielu może się wydawać. Przynajmniej do rozpoczęcia rosyjskiej agresji funkcjonował tam bardzo sprawnie działający, zdolny do konkurowania na międzynarodowych rynkach, przemysł informatyczny. Jednakże to Litwa jest 20. najszczęśliwszym krajem świata, przed którym otwierają się bardzo obiecujące perspektywy gospodarcze, z kolei PKB per capita Białorusi najprawdopodobniej ze względu m.in. na wywołaną przez Rosjan wojnę oraz pogarszającą się jakość instytucji, jak był stosunkowo niski, tak niski pozostanie. Dziękuję Państwu za uwagę, ode mnie to tyle na dzisiaj. Zapraszam do polubienia tego filmu, zostawienia subskrypcji oraz komentarza. Zachęcam również do obserwowania nas na innych mediach społecznościowych oraz do przeczytania artykułu, na którego podstawie powstał dzisiejszy materiał. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.